A więc ponadnośnie kołyskerze. Jakie pierwsze uczucia są na jego temat? Ponieważ dla mnie mega frustrujący na start. Trochę się ponerwowałem na niego, bo jego moc jest po prostu nieintuicyjna aktualnie, strasznie, przez nerw. Generalnie Imo sporo problemów aktualnie z nim i mam nadzieję, że to defi zmienią w najbliższym czasie. No i generalnie zacznijmy od początku takich mniejszych problemów. O nie! Nie! Guys! Po pierwsze, jak widać, nie nabija kompletnie emblemu Chasera, jak używamy mocy. Dlatego też, jeżeli chcemy zdobyć eksperta, czyli osiągnięcie na nim, no to musimy generalnie grać pod M1 Weskera. Nie możemy używać mocy. To jest tanie głupie i jest to smutne, że w sumie od bardzo długiego czasu co jakiś killer właśnie ma taki problem, że używanie go mocy nie zalicza emblemu i to dalej się zdarza. To jest smutne. No ale to był dość długi mecz. 2000 brutalności. Nice, Wesker! Dobra robota. No i Wesker dostaje kompletnie punktów brutalność z używania mocy, dlatego nie polecam używać na nim statek kompletnie. Lepiej zachować i poczekać, żeby Hebel to naprawi. No i Elephant in the Room, czyli kolizję. A dokładniej wykrywanie surwa na mocy. Jest to po prostu tak beznadziejne. Defi generalnie zmniejszyli to o połowę na PTB. Jakby rozumiem, może by to było zbyt wybaczająco mocno PTB. Natomiast nie tak, żeby zmniejszyć to o połowę. Aktualnie tak jak widzicie na klipie i możecie też zobaczyć inne klipy na YouTubie czy na jakimś Twitterze, że generalnie ludzie przelatują przez surwów i oni kompletnie dostają hitów. To jest mega frustrujące, że musi być mega idealny na mocy, a nawet jeśli, powiedzmy, trafisz, to musisz przewidzieć jeszcze w ogóle jego ruch, bo surf ma czas na manerw, kiedy my atakujemy. Generalnie jest po prostu totalna beznadzieja. I w sumie aktualnie tylko jak na moje używać tej mocy na blisko, żeby dać zarażenie i tak dalej. Możemy próbować coś na daleko, natomiast jeżeli nie będzie jakiegoś wąskiego przejścia, a nawet z wąskim przejściem bywają problemy, więc to jest totalna beznadzieja i mam nadzieję, że te defi w przeciągu tygodnia i dwóch zmienią. I że nawet w to wierzę, bo defi ostatnio akurat dość szybko zmieniają rzeczy, więc jak na nich. Więc mam nadzieję, że to też między innymi będzie zmienione. No jak widzicie, i obyło się to niestety bez bugów. Jak widzicie, złapałem sobie wora, zaraziłem go i nie wiem, gra to wygląda trochę jakby chciała rzucić, nie znalazła żaden element, zrobiła to dosłownie instant i w sumie nie zraniłem sobie wora, kompletnie on sobie odbiega. To jest mega frustrujące już, jak mówię, ciężko trafić z tą mocą, najczęściej jeżeli na przykład traficie, to możecie nawet nie dostać hita. To jest tragedia. A to nie jest wszystko. Ponieważ też jest błąd, który powoduje, że stakujecie się w animacji. Tak po prostu. Czasami trwa to dłużej, czasami troszkę krócej, ale traci na tym czas. No i to wszystko sumuje się właśnie na mój experience. Dlatego moim zdaniem ta postać jest właśnie mega frustrująca i jeżeli ktoś więcej nią nie pogra, to szybko się od niej odbije. Bo szczerze, jak się pogra trochę więcej Weskerem, to nawet jakoś oddalę. To jest trochę jak Billy, jak to jeden z widzów napisał, czyli może go wymasterować, ale czy duży to będzie reward? No nie, bo stale będzie badziewny. Mówię, jakby można powiedzieć też na dobre strony tego update'u, jeśli chodzi o Weskera. Zmniejszono samą kolizję z obiektami, a dałem mu żółty addon jako bejski, że możecie szybciej się poruszać pomiędzy daszami. Dodano deepwundę, jak waniecie surwa o surwa, więc ten surajon drugi musi też dłużej się tego wymendować i tak dalej. Co jeszcze zmieni? A, jeszcze macie hity na oknach oraz paletach, że macie walny surę podczas tych voltów, animacji i tak dalej, co wcześniej było problematyczne. Ale jak na moje, cały ten detection range na surwie, aż na surwa podczas mocy, totalnie niszczy te buffy. No bo co z tego, że macie walny go na oknie, z tego, że całą moc możecie użyć, skoro trafienie samego surwa jest tak problematyczne, że też często nawet nie opłaci się używać mocy. Dlatego mam naprawdę nadzieję, że że defi to zmienią. Bo aktualny experience z Weskera jest naprawdę tragiczny i szczerze mówię, jak na PTB go mega polecam, mega fajny, ciekawy killer, to niestety od wyjścia na serwer live są to totalnie przekreślone. Więc aktualnie kompletnie polecam kupować Weskera, natomiast wydaje mi się, że defi to zmienią, mam nadzieję. Bo serio, drzemie w nim jak na moje spory potencjał, natomiast no są zniszczone właśnie przez tą zmianę. Więc jaka jest moja opinia na temat Weskera i mówię, jak trochę nim więcej pogra, nawet jakoś tam ciekawe oddaje, nawet jest niego fan, ale na początku jest mega frustrujący, mega denerwujący. No i się ludzie od tego będą szybko odbijać. Ale no nic. Zobaczmy już ten odcinek. Na Kauszedzie, na surwów. Nie wiem, bo to może mecz najlepszy, ale moim zdaniem fajnie, że to pokazywała jego moc, jakieś fajne playsy były. Więc no. No i tyle.
Zapraszam na Twitcha, link w opisie, tu będzie mój nickname. Zapraszam, tam jest takiego kontentu, pewnie gram trochę więcej mastermindem. No i co? Jego oglądania. Oh shit. Nie jest nowa po moich marzeń, ale... Przynajmniej w końcu coś innego niż RPD. Jest surf. Dobrze, do szafki? Nie. Właśnie nie byłem pewien, co widzę. A, tam pobiegła. Zostawmy ją. Widzę kolejnego surwa. I guess, chyba pójdziemy szaka. Epata. Glip pod paletę. Dobra. Nice. To jest jakiś hak? Ale haka, że nie ma wizu. Więc hakami jestem akurat. Chciałem tego gena dotrzymać. To jest tego gena. Kiedy jeszcze drugi kręcił. Nie wiem, czy zdążę. O, weszło, nice. Czy chodzi mi po geny, nie o leczenie? No tak, no. Jeśli ten podleczenie działa, no to pod tego też działa. Naszym zdaniem akurat pod geny jest... O, czy na nie wiem, masz jakieś szpelka, które na przykład dostał zmianę, bo... Ja przynajmniej po prostu rozumiem, że po prostu dalskie czeki są małe i tak dalej, więc tak, jak najbardziej działa. No to akurat. Nawet jeżeli bym ją złapał, to i tak bym mi się zrobił, bo bym powiedział po prostu tego w pole kukurydzy. M1, a się zupełnie zarażona, więc... Jakbym złapał ją na mocno, niby na raz, ale... Ma to szansę na tej lupie, żeby to wyszło. Mamy to wspólną infekcję, bo ona jest spowolniona, więc na spokojnie dogonię za nią. Mamy to hardle. Jakie poor performance? Zobacz, że ona cię ograła. Co ty gadasz? Z tym eskerkiem. Boom, o mapę. Kurde, ale w tym meczu akurat trzeba przyznać, że Wesker akurat fajnie się pojazduje. Robi coś faktycznie. A to cała właśnie trochę open mapa. Ale też nie do końca jakby widzą, kiedy nie powinni kontrolować. Czy mi zdawało się, że ja tu widziałem surwa za tymi peczkami? A, zdawało mi się. Niestety. Corner vision, ale zostawmy ją. Proszę bardziej za genami. Cześć. Nadrzucimy tam do gena na kolu. Shit.
No patrz, jak to się do nie czai, ale no. Szafka? A właśnie, miała mówić. Oddajmy infekcję. No nie, ale co tam do gena? Oni tak, tak skręcą. Zróżnijmy sam osób. Proszę. Too bad you won't make it much further. Seven minutes is all I could spare to play with you. Kopni. Bo się męczył z genem. To na takim poziomie grać, to be fair. Ja bym nie powiedział, że jakiś skliczek Impossible Doctor na genach nie jest jakiś nie wiadomo co. Żeby to był aż taki problem. I lead dla surwów. Ale teraz moja dane zrobi value, że miałem dłuższy window i większy movement. Niestety, precyzja wymagająca na tej mocy. Chodźmy pod maina. Nijmy sobie to. Na lewo jest Megan. O, chyba wchodziłem na ten dyt. Playtime is over. Dobra. Janko będzie zdążyć. Cześć. Bum. Kopnij to. Ej, bacznik. Edition Rens. I teraz ona. Można spokojnie zagrać ten hack. Nie można się śpieszyć z unhookowaniem. On powinien daleko. To jest właśnie ta. Edition Rens value. Widzicie? Przeleciałem przez nią. Jak na mój to był hit? Nawet na tego. Nie się kolizji. Jak dopiero zszedł tego insurance? Jest ciekawe. Dobra, Megan jeszcze dostała przy okazji damage. Oj, nie dodałam mocy. No wreszcie, ile czasu mi to dało, ten hack. Co wam, że widziałem ślady, ale jednak nie. To daleko jest. Musimy bardziej tam. Chciałem zagrać trochę agresywnie, ale to nie wyszło. Blisko. To jest osoba, która była hookowana. Shit, nice. Więc nawet jeśli ją walnę, teraz to jest off the record. Nie? Ona grała... Ej, to ona? Nie słyszałem jej zbytnio. Nice. Rzut surwem. Des. Shit! Czemu kolizja istniejesz? Właśnie, czekaj, dobra. Ja chyba wiem, co się stało z tą Meg. Ona pewnie sięgnęła przecież tego Loli. Tak,
Tak nie miała jęków, ale już teraz też nie miała. Lubię takie momenty. Full performance indeed. Shit. Chciałem rzucić o ścianę rogu mapy i byśmy ją wtedy łatwo dorwali. Niestety, not today. Niestety. No mógł ją kogoś walnąć do tyłu. Na spokojnie bym ją powalił. Może, że uda mi się ją walnąć w bramie. Wait, ona myślała, że mam dasza jeszcze. Ale dasza nie ładuje się aż tak szybko, więc nie powinna się bać. Znaczy nie, bo brama nie jest otwarta. Shit, ja myślałem, że ktoś otworzył bramę. O tym właśnie mówiłem, rzucie. Juno jest tutaj. I ja zanim odbiegnie, to on spokojnie mogę dorwać wszystkie jednym hitem. Więc takie właśnie hity w border mapach, które się opłacają, ale niestety... No jeszcze jest harda. I to niestety mają jeszcze paletę. No wystarczy. Dobrze! Nigdy nie stójcie w bramie na Woskera. Jeżeli ucieknie drugą bramą, to spoko. Tą bramę nie ucieknie. Ma dużo czasu, żeby odbić tą drugą bramę. Znaczy miała. Druga brama. Imon to był teraz dobry przykład meszu, gdzie może zobaczyć, że Wesker miał fajny potencjał. Zobaczcie, ile lub fajnie ograłem. Ale przez to właśnie, że jest strasznie wybaczająca właśnie kolizja. Mecz, wynik meczu był taki inny. Właśnie głównie ten hit na przykład przy mainie dużo pokazywał. Że ja dosłownie przejechałem przez surwa. To jest straszne w tej postaci właśnie i zdanie jakby zwiększył kolizję, żeby była trochę więcej wybaczająca. Właśnie tych hitów więcej bym trafił. To oczywiście mógł trochę lepiej spanować mecz może i tak dalej. I ten mecz mógłby kompletnie inaczej wyglądać. Jakby wiadomo, to też był couchet, więc sur-sided mapa i tak dalej, ale... Kolizje! Kolizje! Tak w sumie dwie sytuacje w sumie, takie mi się kojarzą, to jeszcze Megan z tyłu. Właśnie też przy mainie. Gdzie kolizja, gdyby była trochę bardziej wybaczająca, byłby hit, inaczej by to wyglądało. Ale dzisiaj fajny meczek. Mi się podobało, mimo wszystko. Bo były po prostu fajne akcje.